dobry, witam Was w Tworzywach. Po dekupażu przechodzimy do następnej techniki, jaką jest malarstwo olejne. Jest to technika, którą darzę miłością i chciałam Was troszeczkę tą miłością zarazić. Tworzywa, jakich będziemy używać i składniki są naprawdę niedorzeczne i trochę kuchenne. Jajka, ocet, olej, płótno, drewno, to wszystko tak właśnie wygląda, natomiast przekonacie się, że wszystkiego użyjemy. Chcę Was poprowadzić w tą podróż po malarstwie olejnym. Nie będę Was uczyć malowania, bo to nie o to chodzi. Każdy ma swój styl i swój rodzaj prowadzenia obrazu, czy to impasto, czy bardziej laserunkowo. Natomiast chcę Wam zrobić taką wyprawkę, jak na wyprawę. Dobre buty, dobry plecak, kurtka. I wtedy naprawdę możemy iść daleko, 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 natomiast w spodenkach nie pójdziemy, w klapkach daleko. Oczywiście, można kupić gotowe podobrazie, można kupić taki obraz z numerkami i gotowymi, już zmieszanymi mieszankami kolorystycznymi, którymi wypełniamy te punkty. Natomiast dużo nas to nie nauczy o malarstwie, dużo nam nie powie. A prześledzenie takiego procesu technologicznego, przejście od podstaw, nauczy nas pokory i wyzbędziemy się pewnej ignorancji, jeśli chodzi o technikę. Dlatego właśnie to, co w tym cyklu 5 spotkań zrobię, to jest właśnie przyszykowanie takiej wyprawki w podróż po malarstwie. Pokazuję też to po to, żeby najprościej mówiąc się nie zniechęcić, ponieważ jeżeli kupimy sobie złej jakości podobrazie, szczególnie teraz są w sprzedaży takie podobrazia bawełniane, zaimpregnowane w sposób taki ceratkowy, ja to nazywam, bo to jest taka ceratka śliska, błyszcząca, farby się potem ślizgają, w ogóle nie wiążą się z gruntem, nie ma takiego spojenia prawie w ogóle, efekt jest fatalny. I tak jak mówię, to po prostu zniechęca. Również złej jakości farby czy pędzle, no po prostu daleko tym nie ujedziemy. A takie solidnie przygotowane płótno jest naprawdę wspaniałe. Nawet jeżeli robimy to hobbystycznie i są to początki, to naprawdę warto robić to na dobrej jakości podkładzie i stosować dobrej jakości materiały. I tak jest, myślę, że z wszystkim. Skoro jesteśmy przy materiałach malarskich, wspomnę bardzo króciutko jeszcze o tym, co warto mieć. Farby przede wszystkim, specjalne farby olejne. Jeżeli jesteśmy na początku drogi, dopiero zaczynamy, warto sobie kupić komplet farb olejnych. I tak jak mówię, nie oszczędzajmy, nie kupujmy najtańszych chińskich farbek. Kupmy sobie, powiedzmy, te ze średniej półki. Warto dodatkowo zaopatrzyć się w biel, ewentualnie żółć, ponieważ te dwa kolory dosyć obficie schodzą podczas mieszania farb. Jeżeli mówimy o pędzlach do oleju, najlepiej sprawdzają się szczeciniaki. Są to pędzle z naturalnego włosia. W dotyku są dosyć twarde, chropowate. Bardzo dobrze chłoną olej, bardzo dobrze chłoną farbę i pięknie ją nanoszą na płótno. Można zaopatrzyć się w pędzle płaskie. Szczególnie będą nam potrzebne do nakładania dużych apli kolorystycznych oraz tego typu pędzle przydadzą się świetnie do przeklejania płótna i do gruntowania płótna. Jeszcze są takie śmieszne pędzle, takie wachlarzyki. Też warto mieć przynajmniej parę. Są to bardzo przydatne pędzle przy nakładaniu laserunków. Mniejsze, większe. I tu jest mój ulubiony, ukochany wachlarzyk. Jeżeli mowa o mediach, to jest
też kolejna rzecz, ponieważ farby olejne nie rozpuszczą się w wodzie. Do rozrobienia tych farb, do rozpuszczenia i mieszania będą nam potrzebne media. Możemy do tego użyć terpentyny. Ja pamiętam, pierwszy mój obraz wykonałam zamykając się jeszcze w pokoju, żeby nikt mnie nie poglądał, nie wchodził. Użyłam rozpuszczalnika nitro. Nie polecam. Dobrze też pomieszczenie, w którym malujemy olejami, wentylować, ponieważ terpentyna paruje, unosi się, wdychamy ten zapach. Ja na przykład lubię zapach terpentyny, natomiast po jakimś czasie rzeczywiście może skończyć się bólem głowy. Terpentyna balsamiczna. Ona jest na bazie żywic, więc ona ma taki swój zapach charakterystyczny. Znalazłam też taką terpentynę bezzapachową. Oczywiście ona jest zapachowa, ale już nie tak bardzo, nie tak mocno. Da się to przeżyć. I olej lniany. Olej lniany będzie nam też służył jako medium do farb. Jest taka zasada, że malujemy tłuste na suchym. Więc jeżeli kładziemy kolejne warstwy obrazu, możemy dodawać coraz więcej oleju i tworzyć ten obraz coraz bardziej te warstwy natłuszczać, powiedzmy. Podmalówkę możemy zrobić z czystej terpentyny, ponieważ zależy nam na tym, żeby to w miarę szybko wyschło. A potem możemy sobie też do mieszania farb tworzyć taką miksturę, w której będzie terpentyna z dodatkiem oleju. Terpentyna ma takie właściwości, że obraz jest matowy, ona matowi farby, natomiast olej nadaje takiego połysku. Więc tutaj też możemy zdecydować, jaki chcemy mieć efekt. Oczywiście też możemy to wszystko na koniec rozświetlić albo zmatowić werniksem końcowym, które też są, werniks służy do zabezpieczenia warstw farb. I werniksy są różne. Są werniksy właśnie błyszczące, są satynowe, są matowe. To już zależy od nas i od naszych upodobań. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, a jest dosyć ważna, paleta. Nie możemy rozpuszczać, mieszać farb na tekturze, na różnych takich papierowych, tekturowych podkładach, ponieważ one chłoną, przesiąkają. Bardzo dobre są palety szklane. Szklane płyty, które możemy po prostu bardzo łatwo potem odczyścić, zmyć. Są w sprzedaży też takie palety papierowe do malarstwa olejnego, które po prostu się zrywa i jest tam kolejna warstwa, to w sklepach plastycznych można dostać. Można używać zwykłej sklejki lub palet plastikowych bądź drewnianych, tu jest dowolność. Ważne tylko, żeby to nie było nic papierowego, nic tekturowego. No i oczywiście to też jest ważne. Media, które wlewamy do kubeczków, te kubeczki nie mogą być papierowe i te kubeczki nie mogą być plastikowe, ponieważ terpentyna je rozpuści. Najlepiej szklane słoiczki. Będą nam potrzebne też szmatki, które są niezbędne do wycierania pędzli, przecierania czasami warstw obrazu. Warto się w takie po prostu szmatki zaopatrzyć. Myślę, że to jest tak mniej więcej tyle. To jest taka nasza wyprawka, którą możemy, z tą wyprawką możemy spokojnie ruszać w malowanie. Dlatego zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym przejdziemy już do konkretów. Opowiem Wam o krośnie malarskim, opowiem Wam o płótnie, o rodzajach płótna, które polecam i którego nie polecam, raczej Wam odradzam. I o pewnych błędach, których warto się ustrzec, szczególnie na początku, ponieważ one mogą właśnie zaowocować. Pokażę, mogą zaowocować takimi błędami, czyli takim płótnem. Mam nadzieję, że go widać. Jest pofalowane, koszmarne do wyrzucenia. A w kolejnym odcinku pokażę, jak
tego uniknąć.